jesteśmy w Bydgoszczy na pierwszej rundzie Pucharu Pitbike MRF Supermoto. Drugi sezon, bardzo ciekawie, natomiast zaczęło się słabo, było deszczowo. 18 zawodników, wszyscy się dobrze bawią. Tempo i generalnie rywalizacja na całkiem ciekawym poziomie. Doświadczony zawodnik, ale dzisiaj drugi po pierwszym wyścigu. Tak, udało mi się. Szczęście dopisało. Cała przepracowana zima też, skutki tego. Jest dobrze. Powiedz coś o stawce w tym sezonie, jak wygląda, jak rywalizacja, zawodnicy? No, zawodnicy jest paru jest naprawdę doświadczonych zawodników, jak pan Krzysztof Zientara na przykład, albo Mateusz Wąsowski. No, staramy się wszyscy. O to tutaj chodzi. Hej, mam na imię Oliwia, jesteśmy w Bydgoszczy na Pucharze Polski Supermoto. Dopiero zaczynam przygodę na pitbike'ach. Pogoda niestety nie dopisuje, ale nie poddajemy się i idziemy cały czas do przodu. Myślę, że w kolejnych rundach będę startować i będzie jeszcze lepiej. Narzekałaś, że mokro. Chyba źle nie wyszło, jak zwykle. No ja się totalnie boję deszczu. Jak widzę deszcz, to szok, panika. No ale dzisiaj było w miarę w porządku. Jechałam bardzo spokojnie, uważałam. Dojechałam na 7 pozycji. I jak zwykle Daria nas niczym nie zaskoczyła. Pierwsza w kategorii kobiet. No co ja mogę powiedzieć? No do męskiej kategorii nie przejdzie. No co mamy zrobić? Daria jak zwykle pierwsza. Jeszcze jeden wyścig przed nami. Teraz jeszcze bardziej popadało, są jeszcze większe kałuże, ale świeci słońce, może być dobrze. Dobra, trzymamy kciuki za Darię. Jakie wrażenia, jakieś przemyślenia? Przemyślenia będą zapewne jutro. Wrażenia, bardzo fajna impreza. Można tutaj dostać tak wielki zastrzyk adrenaliny i miłej zabawy, miłej atmosfery, której ciężko znaleźć gdziekolwiek indziej. Jedynie w rywalizacji, a jak najbardziej puchar MRF do tego się nadaje. Czyli powiedz, na cały tydzień pracy naładowany jesteś po dzisiejszym dniu, pomimo tego, że było deszcz. No nie takie warunki, jakie oczekiwaliśmy, co? Naładowany i uśmiechnięty. Przez cały tydzień. No i to najważniejsze, chyba o to chodzi, żeby było wesoło, bezpiecznie, miło. Świetne zawody, ogólnie warunki bardzo trudne. Tak naprawdę na pierwszym treningu deszcz, później szansa na kwalifikacjach na slickach, później tak naprawdę znowu deszcz, wielka ulewa. Zawodnicy świetni, naprawdę duża konkurencja, także no super zabawa. Dominik, jak ci się dzisiaj jeździło w Bydgoszczy? No było bardzo fajnie, niestety było trochę ślisko, pogoda trochę nie dopisała, ale wszyscy dojechali cało i zdrowo, więc było chyba dobrze. No super, a powiedz mi, a jak się czujesz z tym, że wklepałeś takim starszym zawodnikom lepszym? No tak, zgadza się. No jestem z tego bardzo dumny, że udało mi się czegoś takiego dokonać, no ale na tym nie zaprzestam, będę dalej jeździł i wygrywał, mam nadzieję. A co, jeśli chodzi o tor, dzisiaj pogoda deszczowa, jak ci jeździło na deszczu? Nie ma dla ciebie różnicy, czy sucho, czy deszcz? No wiadomo, każdy woli chyba jeździć na suchym, jest bezpieczniej, jest łatwiej, jest więcej frajdy, można cieszyć się jazdą, szybką jazdą, wiadomo. Dla mnie to wiadomo, jest lepiej na suchym. Dzięki bardzo Dominik, powodzenia. Jeżeli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i dodaj komentarz. Zachęcamy do subskrybowania kanału i oglądania innych filmów. Odwiedzajcie na bieżąco nasz Facebook i Instagram. Linki poniżej w opisie filmu.